Jolanta Święczkowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Zambrowa. Po raz kolejny gościmy w Urzędzie Miasta Zambrów, a moim oraz Państwa gościem jest Pani Marta Konopka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Witam bardzo serdecznie Pani dyrektor. Witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie miło po raz kolejny jest mi przeprowadzić się z Panią rozmowę, tym razem w kontekście Dnia Dziecka. To dość poważne przedsięwzięcie w Zambrowie. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych milusińskich zambrowiaków niezwykłe atrakcje. I dokładnie 1 czerwca zapraszam wszystkich malusińskich zambrowiaków na dziecięcy Marsz Marzeń. Patronat nad dziecięcym Marszem Marzeń objął burmistrz miasta Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski. Jest to spektakularne przedsięwzięcie, ponieważ w dziecięcym Marszu Marzeń biorą udział wszystkie przedszkola miejskie, a więc przedszkolaczki z naszych miejskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych naszych szkół miejskich. Proszę Państwa, Zambrowski Dzień Dziecka już po raz drugi będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Proszę Państwa, od godziny 10 spotykają się wszystkie grupy dziecięce oraz uczniowie szkół podstawowych. Zbierają się na placu przed Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie i stamtąd wyrusza dziecięcy Marsz Marzeń. Poszczególne grupy prowadzą bajkowe postacie oraz księżniczki w strojach barokowych. Jest to niezwykłe widowisko, bardzo kolorowe. I takim wspaniałym marszem wędrujemy przez tereny zielone na Targowicę Miejską, gdzie na najmłodszych zambrowiaków czekają atrakcje. Teatr Forma z Białegostoku poprowadzi gry, zabawy sportowe oraz ciekawe zabawy właśnie z tą grupą dziecięcą. Oczywiście przewidzieliśmy jako organizatorzy ciekawe atrakcje w postaci nagród i niespodzianek, tutaj mówię do naszych milusińskich zambrowiaków i Was serdecznie zapraszam na dziecięcy Marsz Marzeń. Pani dyrektor, dziecięcy Marsz Marzeń to w zasadzie inauguracja Dnia Dziecka. Wiem, że przewidzieliście Państwo także inne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców Zambrowa. Proszę Państwa, zapraszam 2 i 3 czerwca na filmowy Dzień Dziecka do Zambrowskiego Kina. Odbędą się specjalne emisje filmów dla najmłodszych zambrowiaków. I tak na film animowany, Rechotek, zapraszam wszystkich przedszkolaków z miejskich przedszkoli. Natomiast na film fabularny, Kapitan Szablozębny, zapraszam uczniów ze szkół podstawowych klasy 4-6. A na film animowany też zapraszam uczniów, ale klasy 1-3. I przypomnę, film animowany to Rechotek. Natomiast 8 i 9 czerwca zapraszam do naszego kina gimnazjalistów z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie na film Apartament. Adresatami Dnia Dziecka w Zambrowie będą tylko najmłodsi mieszkańcy Zambrowa, czy także mieszkańcy może ościennych gmin, miejscowości? Proszę Państwa, jeżeli gminy zambrowskie będą chciały uczestniczyć w realizacji tego przedsięwzięcia, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Pani dyrektor, to już kolejny Dzień Dziecka, który organizujecie, ale chyba pierwszy tak spektakularny. Proszę Państwa, już w 2014 roku podjęliśmy się organizacji tak bogatego Dnia Dziecka, adresując jego i ten szereg imprez dla zambrowiaków, najmłodszych milusińskich naszego miasta. Pani dyrektor, a czy podczas Dnia Dziecka przewidujecie jeszcze Państwo inne formy aktywności artystycznej dla najmłodszych? Proszę Państwa, zapraszamy do udziału w różnych zabawach i grach, to w trakcie imprezy, która będzie trwała na terenach zielonych na Targowicy Miejskiej od godziny 10 do godziny 12 1 czerwca. Tam się spotykamy i tam bawimy się. Tam świętujemy Dzień Dziecka, dlatego serdecznie zapraszam najmłodszych zambrowiaków w to miejsce dokładnie 1 czerwca.
A czy zdradzi Pani rąbek tajemnicy naszym najmłodszym telewidzom, jakie nagrody będzie można wygrać podczas Dnia Dziecka? Proszę Państwa, o nagrodach i atrakcjach w tym momencie nie będę mówiła, bo zdradzę tajemnicę organizatorów, ale na pewno liczne nagrody czekają dla naszych milusińskich zambrowiaków. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dzień Dziecka w Zambrowie już wkrótce, 1 czerwca, na który serdecznie zapraszam naszych milusińskich zambrowiaków. Dziękuję bardzo. A moim oraz Państwa gościem była pani Marta Konopka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Dziękuję bardzo.